Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 63. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskim projekcie uchwały upamiętniającej mecenasa Jana Olszewskiego, prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej. To są druki nr 3233 i 3243. Proszę panią poseł Elżbietę Kruk o przedstawienie sprawozdania komisji. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, przedkładam sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskim projekcie uchwały upamiętniającej mecenasa Jana Olszewskiego, prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej. Komisja po przeprowadzeniu pierwszego czytania oraz rozpatrzeniu tego projektu uchwały na posiedzeniu w dniu 21 lutego 2019 roku wnosi o uchwalenie projektu w następującym brzmieniu. W sprawie upamiętnienia mecenasa Jana Olszewskiego, prezesa Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej. 7 lutego 2019 roku zmarł Jan Ferdynand Olszewski, adwokat, działacz opozycji niepodległościowej, polityk. Urodził się 20 sierpnia 1930 roku w Warszawie w rodzinie kolejarzy, politycznie związanej z tradycjami niepodległościowego ruchu socjalistycznego. Wzrastał w atmosferze szacunku dla niepodległej Polski, której pozostał wierny do końca swego życia. W okresie II wojny światowej był żołnierzem Szarych Szeregów. Walczył w Powstaniu Warszawskim. Od 1956 roku aktywnie uczestniczył w polskich zrywach wolnościowych jako członek Klubu Krzywego Koła i redaktor Po Prostu. Od lat 60. do końca PRL był obrońcą w procesach politycznych, bronił studentów, działaczy opozycji represjonowanych przez władze komunistyczne. Ludzi Solidarności w latach stanu wojennego, między innymi w procesach przeciwko organizatorom strajków i podziemnym wydawcom. Był jednym z oskarżycieli posiłkowych w procesie toruńskim, reprezentując rodzinę zmarłego, zamordowanego, błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. W latach 1968-1970 z powodu podjęcia się przez niego obrony studentów aresztowanych w czasie manifestacji marcowych w Warszawie miał zawieszone prawo do wykonywania zawodu adwokata. W grudniu 1975 roku stał się współautorem oraz sygnatariuszem listu 59, apelu do Sejmu PRL zawierającego protest przeciwko projektowanym zmianom w Konstytucji PRL ograniczającym suwerenność Polski. W 1976 roku znalazł się wśród założycieli Polskiego Porozumienia Niepodległościowego oraz uczestniczył w zakładaniu Komitetu Obrony Robotników. We wrześniu 1980 roku włączył się w organizowanie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność. Był doradcą Komisji Krajowej Solidarności, a także jednym z autorów jej pierwszego statutu. Po wprowadzeniu stanu wojennego prowadził w imieniu sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski arcybiskupa Bronisława Dąbrowskiego rozmowy z przedstawicielami władz w sprawie zwolnienia więźniów z obozów internowania. W pierwszych w pełni demokratycznych wyborach do Sejmu w 1991 roku uzyskał mandat posła do Sejm pierwszej kadencji. 6 grudnia 1991 roku Sejm powołał go na stanowisko prezesa Rady Ministrów. Był pierwszym w powojennej historii Polski premierem rządu powołanym przez Sejm wybrany w wolnych wyborach. Jako prezes Rady Ministrów podjął na arenie międzynarodowej starania, by wprowadzić Polskę do NATO i wspólnot europejskich, jednocześnie przeciwstawiając się uzależnieniu kraju od Rosji. Na wniosek Sejmu rząd Jana Olszewskiego, realizując uchwałę lustracyjną, dostarczył parlamentowi listę blisko 70 osób pełniących ważne funkcje państwowe, zarejestrowanych jako agenci cywilnego aparatu bezpieczeństwa w czasach Polski komunistycznej. Ta próba lustracji była między innymi przyczyną odwołania jego rządu. Decyzją Sejmu podczas tak zwanej nocnej zmiany z 4 na 5 czerwca 1992 roku, w rocznicę wyborów z 1989 roku, Jan Olszewski został pozbawiony funkcji prezesa Rady Ministrów. Mówił wówczas z trybuny sejmowej: kiedy obejmowałem moje funkcje, wiedziałem, że przyjdzie nam budować nowy system władzy demokratycznej w Polsce. Nowy ustrój, nową, trzecią, naszą Polską Rzeczpospolitą. Chciałbym mianowicie wtedy, kiedy ten gmach opuszczę, kiedy skończy się dla mnie ten, nie ukrywam, strasznie dolegliwy czas, że wtedy, kiedy to się wreszcie skończy, będę mógł normalnie na ulicę tego miasta wyjść i popatrzeć ludziom w oczy. I tego wam,
państwo posłowie, panie posłanki, życzę po tym głosowaniu. Był współautorem obywatelskiego projektu konstytucji z 1994 roku, który został podpisany w krótkim czasie przez 2 miliony Polaków. Po wyborach prezydenckich w 1995 roku, w których uzyskał czwarte miejsce, założył nową partię polityczną Ruch Odbudowy Polski. Był doradcą prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego. Działał na rzecz likwidacji wojskowych służb informacyjnych. 3 maja 2009 roku został odznaczony orderem Orła Białego. Pan premier Jan Olszewski do końca życia pozostał wierny ideałom Polski niepodległej, praworządnej i demokratycznej. Był człowiekiem honoru, pełnym godności, skromności i uczciwości. Dobrze zapisał się w historii narodu polskiego jako patriota, mąż stanu i wzór do naśladowania. Sejm Rzeczpospolitej Polskiej oddaje mu hołd. Cześć jego pamięci. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Teraz w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość głos zabierze pani poseł Anna Milczanowska. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, mam zaszczyt w imieniu klubu przedstawić wniosek dla uchwały dla upamiętnienia pamięci pana premiera Jana Olszewskiego. Świętej pamięci pan Jan Olszewski był pierwszym w powojennej Polsce premierem rządu powołanym przez Sejm, który został wybrany w wolnych wyborach. Był obrońcą wartości, patriotą, depozytariuszem wartości pielęgnowanych w II Rzeczypospolitej Polskiej. Współtworzył Komitet Obrony Robotników, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność. Przez wiele, wiele lat był patronem tego związku. Jego credo życiowe często brzmiało: wolność, niepodległość, suwerenność i niezależność naszej ojczyzny, czyli Polski. Uczestniczył w Powstaniu Warszawskim jako członek Szarych Szeregów. Przez wiele lat był opozycjonistą. Na kartach historii zapisał się jako niezłomny polityk nazywany przez przyjaciół Janem Wielkim. Bronił więźniów politycznych, nigdy nie brał za to pieniędzy. Był oskarżycielem posiłkowym kapelana Solidarności, błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Na każdym etapie jego życia wyróżniała go piękna postawa człowieka skromnego, uczciwego. I o takiej postawie, o takim człowieku powinny pamiętać następne pokolenia. Często na jednej szali swojego życia stawiał właśnie swoje życie i karierę zawodową. Nie miał wątpliwości, podobnie jak my, że wszystko, co robił, to robił dla dobra Polski. Wiemy o tym, że w ostatnich latach swojego życia prosił, aby demokratyczna Polska mogła łączyć się i pracować z politykami ponad podziałami dla dobra naszej umiłowanej ojczyzny. Pan poseł Andrzej Halicki, Klub Platformy Obywatelskiej. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, w imieniu Klubu Platformy Obywatelskiej, Koalicja Obywatelska, chciałem przedstawić stanowisko i odnieść się do uchwały, która dotyczy, tak jak tu przed chwilą słyszeliśmy, na pewno wielkiego patrioty, mecenasa, który bronił w wielu procesach politycznych ludzi, którzy byli szykanowani, zastraszani, stawał odważnie po ich stronie i był na pewno bardzo dobrym człowiekiem. Poznałem go osobiście i chciałbym, żebyśmy rzeczywiście
prawdziwemu mecenasowi, niezłomnemu, niepodległościowo myślącemu oddawali hołd i pamiętali go takim, jakim był. Ale uchwały Sejmu, uchwały Sejmu Rzeczpospolitej nie mogą zawierać nieprawdy. I nie mogą zawierać zdań, które nie są prawdziwe. W tamtym czasie, kiedy mówimy o mecenasie Janie Olszewskim, który z rąk Lecha Wałęsy, którego był doradcą, którego zresztą ta uchwała nie wymienia, otrzymał misję pełnienia rządu, to nie był pierwszy premier. Słucham? Pamiętajcie państwo, że mieliśmy wtedy jeszcze małą konstytucję, inna była konfiguracja, więc tworzył rząd. Ten rząd, a miałem przyjemność uczestniczyć w zespole negocjacyjnym, kiedy ten rząd powstawał, także później, kiedy był analizowany proces wymiany premiera, ponieważ nie miał większości, oparty był zaledwie o 100 kilkadziesiąt głosów w Sejmie, ten rząd był wpłycany w nieustanny konflikt. To nie był rząd przełomu i to nie był premier przełomu. To był premier, przeciwko któremu Solidarność ówczesna pod wodzą Mariana Krzaszlewskiego zrobiła jedną z największych demonstracji po 1989 roku. Też musicie o tym pamiętać. I chciałbym, żeby uchwały Sejmu Rzeczpospolitej, i w imieniu klubu Platformy Obywatelskiej to deklaruję i mówię, zawsze zawierały taką treść, żebyśmy mogli je przyjmować przez aklamację, zgodnie, bo na to zasługuje mecenas Jan Olszewski. Zasługuje na to jako człowiek, jako mecenas, który bronił w tak wielu trudnych sytuacjach i wymagało to rzeczywiście wówczas wielkiej odwagi. Jeżeli forsujecie na siłę, bez zgody komisji, także bez zgody na poprawki, które nie zawierałyby tych nieprawdziwych zdań, jak fakt, że ten rząd został obalany w wyniku procesu lustracyjnego. Przecież wtedy właśnie idea lustracji została skompromitowana, a służyła tylko temu, żeby szantażować ZHN i KPN, które miały tę większość zagwarantować. Proszę zapytać swojego prezesa Jarosława Kaczyńskiego, dlaczego chciał Jana Olszewskiego wówczas wymienić. Byłem uczestnikiem tych rozmów. Jeżeli macie jakieś uwagi, możemy usiąść na boku. Klub Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej nie będzie brał udziału w tym głosowaniu. Chcemy mecenasa Jana Olszewskiego zatrzymać w pamięci takim, jakim był. Prawdziwym, wielkim patriotą, niezłomnym mecenasą, obrońcą studentów, działaczy Solidarności, wielkim człowiekiem. Pan poseł Maciej Masłowski, klub Kukiz 15. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Jan Olszewski człowiekiem wielkim był. I myślę, że tutaj wszyscy się zgadzamy co do tego. Można się było z nim nie zgadzać lub zgadzać, można go było lubić, nie lubić, ale była to postać wyjątkowa w polskiej polityce po 1945 roku. Człowiek prawy, który przyszedł do świadomości Polaków jako obrońca tych, którzy tej obrony potrzebowali. Świadectw jego prawości można by było wymieniać wiele. Niewątpliwie są nimi postawa podczas procesu zamordowanego przez komunistyczny aparat represji księdza Jerzego Popiełuszki. Jest też dowodem tej prawości postawa Olszewskiego jako premiera pierwszego polskiego, rzeczywiście niekomunistycznego rządu. Dlatego oddając hołd premierowi Olszewskiemu, warto pamiętać o słowach, z którymi schodził ze sceny politycznej w 1992 roku. Stwierdził wówczas, z tego samego miejsca, że chciałby przejść się po ulicach, po ukochanym mieście i śmiało i bez wstydu patrzeć ludziom w twarz. I tak, panie premierze Olszewski, rzeczywiście było. Mógł pan Polakom patrzeć prosto w twarz bez wstydu. Ale Jan Olszewski to także przenikliwy krytyk polskiej sceny politycznej po 1989 roku. I tak jak pan poseł przed chwilą powiedział, że warto, żeby uchwała zawierała prawdę, to ruch Kukiz 15 również o to apeluje. Dla ruchu Kukiz 15 jest to postać niezwykle ważna. Olszewski był rzecznikiem idei jednomandatowych okręgów wyborczych, w których widział gwarancję rzeczywistej podmiotowości narodu polskiego. Widział w nich sposób na rozwiązanie podstawowych problemów Polski, w tym przede wszystkim na oderwanie się władzy od narodu polskiego. Dlatego też, proszę państwa, składamy poprawkę związaną o to, aby
uzupełnić tą jakże chwalebną uchwałę upamiętniającą mecenasa Jana Olszewskiego, prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, ponieważ cytując premiera Rzeczypospolitej Polskiej o państwo sprawiedliwe, tylko jednomandatowe okręgi wyborcze przyniosą rozwiązanie podstawowych problemów Polski. Tylko 8% Polaków jest zadowolonych z obecnego kierunku przemian zachodzących w naszym kraju. Konieczne jest przywrócenie wpływu obywateli na politykę państwa. Może to nastąpić tylko z chwilą zmiany systemu wyborczego z proporcjonalnego na większościowy. Wybrani w jednomandatowych okręgach wyborczych opartych o system większościowy przedstawiciele społeczeństwa w Sejmie, Senacie i samorządach będą uzależnieni od swych wyborców, a nie jak obecnie od kierowniczych sztabów partii, które ustalają ich miejsca na listach wyborczych. Wprowadzenie zasady jeden poseł z jednego powiatu zagwarantuje możliwość rozliczenia polityków z ich programów i ich działalności. Tylko jednomandatowe okręgi wyborcze zapewnią rzeczywistą kontrolę aparatu państwowego przez obywateli. Tylko jednomandatowe okręgi wyborcze przyniosą rozwiązanie podstawowych problemów Polski. Dlatego, panie marszałku, składam poprawkę i proszę o jej akceptację. Pan poseł Michał Kamiński, klub Polskiego Stronnictwa Ludowego. Panie marszałku, Wysoka Izbo, że dobrym zwyczajem państw cywilizowanych jest to, że wobec majestatu śmierci mężów stanu, niezależnie od tego, jaki nurt polityczny reprezentują, wszyscy pochylają głowę z szacunkiem i niniejszym w imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego i Unii Europejskich Demokratów tę głowę z największym szacunkiem wobec monumentalnego życia Jana Olszewskiego pochylamy. To było życie, które naznaczone było przede wszystkim jego aktywnością w czasach komunistycznych, odwagą, przenikliwością i przede wszystkim także pomocą ludziom wtedy prześladowanym. To, co zrobił Jan Olszewski w czasach Solidarności i wcześniej, z całą pewnością zapewnia mu miejsce w naszym narodowym panteonie. Jan Olszewski walczył o wolność, walczył o demokrację i w tej wolnej Polsce i w demokratycznej Polsce uczestniczył. I jak każdy polityk podlegał ocenom, jak każdy polityk popełniał błędy i miał czyny wspaniałe, tym niemniej wobec majestatu śmierci ważne, aby pamiętając o tym, że Rzeczpospolita Polska, nasze państwo, przede wszystkim powinno nas łączyć, dzisiaj pamiętamy nie nasze polemiki, różnice zdania, ale pamiętamy wspaniałe życie, które niezależnie od tego, jak poszczególne wybory polityczne możemy oceniać, bo każdy polityk w wolnym kraju takim ocenom podlega, wiemy jedno, zawsze towarzyszyły im w przypadku Jana Olszewskiego szlachetne intencje. I jeszcze raz powiem, że wobec tego majestatu śmierci w tak podzielonej dzisiaj Polsce warto na chwilę przystanąć i zastanowić się nad tym, że, i chciałbym w to głęboko wierzyć, w dalszym ciągu nas Polaków więcej łączy niż dzieli. Ważne, żeby łączyła nas pamięć o takich bohaterach naszej wolności jak Jan Olszewski. W imieniu klubu PSL Unia Europejskich Demokratów pozwalam sobie, panie marszałku, złożyć małą poprawkę precyzującą elementy życiorysu pana świętej pamięci Jana Olszewskiego. Jako współzałożyciela koła młodzieżowego PSL Warszawa Praga Północ, co też jest elementem jego życiorysu. Pan poseł Jacek Protasiewicz, klub Nowoczesny. Wysoki Sejmie, w imieniu klubu Nowoczesna zabieram głos nad projektem uchwały poświęconej pamięci, upamiętnieniu pana premiera Jana Olszewskiego. I zacznę od następujących, chyba oczywistych twierdzeń, że klub Nowoczesna to w większości ludzie młodzi, którzy pana premiera pamiętają raczej już z kart historii niż z bieżącej polityki. I ja sam osobiście nie miałem okazji pana premiera Olszewskiego spotkać, ale nie mam wątpliwości, chociaż pewnie jestem jednym ze starszych członków tego klubu, że mówimy o człowieku niezwykle odważnym, który swoją odwagę dowiódł już we wczesnej młodości jako żołnierz Szarych Szeregów, uczestnik powstania
warszawskiego, następnie w wieku dojrzałym jako odważny, nieprzejednany i nieustraszony obrońca w procesach politycznych w czasach PRL-u, za co między innymi spotkały go szykany w postaci cofnięcia prawa do wykonywania zawodu adwokata, jako człowiek, który miał odwagę być współsygnatariuszem listu 59 apelującego do ówczesnego Sejmu PRL-u o wycofanie się z poprawek do konstytucji, która mówiła o przyjaźni dozgonnej ze Związkiem Sowieckim. Pamiętamy, mamy w pamięci wybitnego adwokata, jego przemówienie czy mowę z procesu błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Do dzisiaj brzmi mi w uszach i wszyscy pamiętamy te wielkie jego słowa, wybitne słowa, wówczas transmitowane przez telewizję publiczną. Bezsprzecznie mieliśmy do czynienia ze szczerym patriotą. I tu, w tych miejscach, w 2/3 tekstu tej uchwały, zgadzamy się w 100% z tym, co zostało powiedziane. Ale do tekstu tej uchwały zostały wprowadzone wątki polityczne, które mają niewiele wspólnego z prawdą. A mianowicie chodzi mi o akapit, kiedy mówi się o tym, że na wniosek Sejmu rząd, a dokładnie rzecz biorąc minister spraw wewnętrznych podówczas, pan Antoni Macierewicz, dostarczył parlamentowi listę blisko 70 osób pełniących ważne funkcje państwowe, zarejestrowanych jako agenci cywilnego aparatu bezpieczeństwa w czasach Polski komunistycznej. No niestety, nie możemy się zgodzić na poparcie tekstu uchwały, który zawiera tak oczywistą nieprawdę. Już wówczas sam Antoni Macierewicz mówił, że mamy do czynienia z informacją mówiącą tylko o znajdujących się w dyspozycji MSW materiałach. Mieliśmy do czynienia z listą, na której znajdował się m.in. pan Wiesław Chrzanowski, legendarna postać, również uczestnik Powstania Warszawskiego, skazany w czasach stalinowskiej Polski na karę śmierci, który agentem nigdy nie był. Nazywanie tej listy listą agentów jest nie tylko nieprawdą, ale jest plunięciem w twarz wielu wybitnym, zasłużonym, podobnie jak premier Olszewski, działaczom o Polskę niepodległą, o Polskę wolną, o Polskę demokratyczną. Dlatego składam wniosek o wycofanie tego akapitu i od losu tej poprawki uzależniamy głosowanie nad całym projektem tej uchwały. Dziękuję. Zamykam dyskusję. Do głosowania nad projektem uchwały przystępujemy w bloku głosowań. Ogłaszam 3-minutową przerwę.